Cześć, cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z takim nietypowym odcinkiem ze zdrapkami hiszpańskimi. Pierwszy raz, słuchajcie, będę drapał zdrapki hiszpańskie. Także mamy tutaj takie zdrapeczki, coś a la kalendarz. Tylko tutaj w tej zdrapce już wam mówię, że jest tylko 15 takich prezencików, także troszeczkę szkoda, że nie ma właśnie do 24. Zdrapka nosi nazwę Rasca de Navidad. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam, ale w przetłumaczeniu oznacza to Boże Narodzenie. Także mam takie dwie zdrapki i tak pomyślałem, numer 12 i 13, że 13 sobie zostawimy na zdrapmasy. Chociaż w sumie jeszcze nie wiem, czy będę robił te zdrapmasy. Tam odkładałem sobie zdrapki na te zdrapmasy, ale nie wiem, czy będę miał czas. Ale tak jak wam mówię, zostawię, jeszcze pomyślę. Ewentualnie, jeżeli będzie zdrapmasów, no to tą zdrapkę zdrapiemy sobie w jakimś miksie. Także tą zdrapkę zostawiam na bok. Do tego jeszcze mam tutaj zdrapkę za 2 euro, razy 10. Coś a la zdrapka francuska, też takie właśnie podobne są tam zdrapki. I jeszcze mamy tutaj Siete i Media, 7,5. Także mam tutaj na dzisiejszy odcinek zdrapki za 8 euro. Tutaj jeszcze była ta za 5 euro, czyli tutaj łącznie za 13. I te zdrapki, słuchajcie, dostałem w prezencie od znajomych, którzy właśnie byli na w czasach. Także taki mi tutaj prezencik sprawili. Także można powiedzieć, że będzie taki drapping za free. Do tego dobrałem również zdrapkę belgijską, kalendarz za 10 euro. Także mamy tutaj dzisiaj zdrapki za 18 euro, ale mój wkład to 10 euro. Także za chwileczkę zobaczymy, jak te zdrapki nam tutaj się spiszą. Trzymajcie mocno kciuki. Zaczniemy oczywiście od tych naszych zdrapek hiszpańskich. Od tych najtańszych, tutaj już będę wam tłumaczył. Zdrapka nosi nazwę 7,5 za 1 euro. Tutaj mamy nasze karty, bank. I tutaj suma tych kart musi być większa niż tutaj w banku. Jeżeli suma wyniesie 7,5, to wtedy wygraną mnożymy razy 2. I tutaj właśnie znajduje się wygrana. Także zobaczymy. Tutaj jeszcze wam pokażę szybko tabelę wygranych. Ta tabela jest bardzo malutka. No tutaj nie chciało mi się sfokusować, no ale się udało, także widzicie. Mamy 25 wygranych po 7,5 tysiąca, to jest główna wygrana i tutaj te niższe. Oczywiście zwrotów jest najwięcej. Także tak ta tabelka wygląda i teraz zobaczmy, co ta zdrapka w sobie kryje. Także zobaczmy, bank. Mamy tu czwóreczkę i trójkę, także 7. Teraz zobaczmy do naszych kart. Mamy połówkę, mamy jedynkę, czyli mamy 1,5 i piątkę, czyli 6,5. Także 7,5 nie udało się wygrać, nie udało się utworzyć, sumować, że tak powiem. Ani ta liczba nie jest większa od tej liczby, tej sumy. Także niestety zdrapka jest przegrana. Zobaczmy, co tutaj było do wygrania. O, i tutaj była dyszka. Także 10 euro niestety do nas nie trafia. Kodzik, tak jak w przypadku zdrapek holenderskich. Także będzie zdrapka na pamiątkę. Teraz mamy zdrapkę za 2 euro. Tutaj mamy zdrapkę za 2 euro, tutaj mamy dwa numery wygrywające, nasze numery. Jeżeli znajdziemy jakiś numer, no to oczywiście wygrywamy do niego przypisaną kwotę. Mamy również mnożniki razy 2, razy 5, razy 10. Jeżeli znajdziemy wygraną i mnożnik, no to oczywiście mnożymy tą wygraną. Także jeszcze tutaj wam pokażę tą tabelkę. Także jak widzimy, mamy dwie główne wygrane po 150 tysięcy euro. No i tutaj te mniejsze wygrane. Najwięcej jest oczywiście zwrocików. Także zobaczymy, czy będę musiał jechać do Hiszpanii po tą główną wygraną.
Także drapiemy. Zobaczmy, jakie tutaj mamy liczby. Mamy tutaj dziesiątkę i piątkę. Także mamy takie liczby, szukamy takich liczb. Tutaj mamy szóstkę, tuż obok. Ósemkę. Czwórka również obok. Siódemka. No szkoda, że tutaj tej siódemki nie było. Mamy jedynkę i dwójkę, także niestety zdrapka przegrana. Zobaczmy, jakie tutaj były wygrane. Troszeczkę ciężko się drapie tą zdrapkę. O, pod ósemką była główna wygrana. A mnożnik... A nie, to tutaj nie było mnożnika, także mnożnik można było znaleźć również tutaj. Tutaj mamy tylko kod do skanowania, także tak wygląda ta zdrapeczka. Także no, kolejna zdrapka na pamiątkę, przynajmniej nie będzie problemu z wymianą. Śmiechem, żartem. Tutaj w tej zdrapce mamy tutaj legendę, także szukamy reniferków. I tutaj jak widzicie za 3 renifery jest zwrocik, za 12 główna wygrana. Jeżeli znajdziemy, tutaj jest dodatkowy bonus Mikołaja, to wygrywamy 50 euro, za bałwanka 20, za gwiazdkę 10 i za taki prezencik 5 euro. Zdrapka z numerem 12, już Wam pokazuję tabelkę. I tutaj widzimy, mamy 3 główne wygrane po 250 tysięcy euro. Zwrot, najniższa wygrana to zwrot, 5 euro, takich wygranych jest najwięcej. I tutaj mamy te mniejsze wygrane. Tutaj, tak jak mówiłem, mamy 15 prezentów, także szukamy tych wygranych reniferków i tych oczywiście symboli. Tutaj mamy taką płatek śniegu. O tak, śnieg. To była jedynka, teraz dwójeczka. O, tutaj mamy choinkę. Także... Tutaj jeszcze przedrapiemy kolejny symbol. Tutaj mamy chyba szalik. W sumie nie jestem pewny. Szukamy teraz czwóreczki. Czwóreczkę mamy tutaj. I cóż tu mamy? Tutaj mamy rękawice, także takiego symbolu nie szukamy. Kolejny prezent, piąty. O, mamy pierwszego reniferka, także zobaczcie, jeszcze dwa i będzie zwrocik. Pod szóstką mamy skarpetę. Teraz siódemka. Pod siódemką mamy dzwonek. Ósemka. Ósemka jest tutaj. I tutaj mamy bombkę. Dziewiątka. Pod dziewiątką mamy czapkę. Dziesiątka. A myślałem, że to jest bałwan, bałwanek, ale to jest chyba piernik, także niestety to nie jest nasz symbol. Teraz jedenastka. Jedenastkę mamy tutaj. To jest chyba jakiś wieniec. Dwunastka. Dwunastka na środku. Tutaj mamy łyżwę. Trzynastka. Tutaj mamy sanki. Także no, chyba będzie i ta zdrapka przegrana. Czternastka. Mamy reniferka. Także jeżeli znajdziemy jeszcze jednego reniferka, to wygrywamy zwrocik. Chyba że znajdziemy jakiś symbol z bonusów, także zobaczmy, piętnastka i pod piętnastką mamy płomień, fuego, także no niestety zdrapka przegrana, ale oczywiście będzie zdrapka na pamiątkę. To była zdrapka z numerem 12, a trzynastkę mam tutaj, także może trzynastka będzie wygrana, także jak wcześniej wspominałem, być może będzie ta zdrapka drapana na zdrapmasach. Tutaj sobie dodrapałem tą zdrapkę do końca, żeby było tak fajnie zdrapane, także tutaj dobrze widać teraz te wszystkie symbole. Także no niestety zdrapki podarowane są tutaj przegrane, no ale tak jak mówiłem, był to prezent, także bardzo fajnie, że miałem tutaj okazję sobie podrapać i oczywiście te zdrapeczki zachowam na pamiątkę. Tutaj mamy jeszcze kalendarz belgijski za 10 euro.
Także mam nadzieję, że tutaj wpadnie taka wygrana na osłodę. Tutaj oczywiście szukamy tych symboli, zakreślamy, jeżeli utworzymy linię, to wygrywamy przypisaną kwotę. Zdrapeczka z numerem 5, także dzisiaj zrobimy taki test zdrapki z numerem 5. Także drapiemy, mamy 31 okienek. W pierwszym dniu mamy sanki. Sanki za 50 euro. Dzień numer 2 mamy płomień. Pod trójeczką mamy piernik. Pod czwóreczką mamy bałwanka. Pod piątką mamy kolejny płomień. Pod szóstką mamy kolejnego bałwanka. Bałwanek jest za 500 euro. Siódemeczka, mamy tutaj piernik. Ósemka, mamy tutaj narciarza. Teraz mamy dziewiątkę. Dziewiątka to renifer za 100 tysięcy euro. Dziesiątka, pod dziesiątką mamy łyżwę. Jedenastka, tutaj mamy kolejny płomień za główną wygraną. Pod dwunastką teraz mamy rękawice. Tutaj rękawica jest za 30 euro. Trzynastka. Pod trzynastką mamy kolejny płomień. Czternastka. Kolejny płomień. Także zbliżamy się do tej głównej. Czemu nie? Piętnastka. Mamy tutaj kolejnego renifera. Teraz 16. Mamy sanki. Sanki, 17. Tutaj mamy bałwanka. 18. Mamy kolejny płomień. Dzień 19. Tutaj mamy bałwanka. Także zbliżamy się do 500. O, kolejny bałwanek. Pod 20. Także jeszcze tylko dwa razy, 21, tutaj mamy piernik, 22, tutaj mamy reniferka, 23, kolejny piernik, 24, tutaj mamy płomień, 25, mamy kolejny piernik. 26. Mamy kolejny piernik, także tutaj się zbliżamy do 2022 euro. Także no kurczę, może ta zdrapka kryje taką wygraną. Tutaj mamy, powiedzmy, płatek śniegu. Jeszcze tylko jeden. Będziemy mieć 20 euro. Tutaj mamy reniferka, 29, mamy płomień, 30, mamy piernik, także no, robi się gorąco, mamy ostatnie okienko, mamy szansę na 10 euro, 20 euro, bądź 2022, także zobaczmy. No i niestety mamy płomień, także było gorąco, ale niestety nie ma tutaj wygranej. No ale cóż, cóż zrobić? Niestety wszystkie zdrapki tutaj w tym odcinku przegrane. Zdrapki hiszpańskie niestety nam tutaj szczęścia nie przyniosły. Chyba że właśnie w tej zdrapce coś fajnego się kryje. Także zobaczymy. Zdrapka belgijska również dzisiaj tutaj zastrajkowała, no ale nic nie szkodzi. Mi się bardzo miło tutaj drapało. Mam tutaj zdrapeczki na pamiątkę. Jeżeli Wam się taki odcinek podobał, to koniecznie zostawcie
łapeczkę w górze pod filmikiem. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa.